W ramach przystanku Nauka zapraszamy i chcemy zapraszać osoby, które mają coś do powiedzenia. Dzisiaj gościliśmy komandosa Krzysztofa Mikę Miksa, który opowiedział nam o tym, co to znaczy być komandosem, co to znaczy żyć jak komandos. Mieliśmy przybliżenie tego, jak rzeczywiście wygląda życie takiego prawdziwego komandosa versus tego, co widzimy na co dzień w filmach, w opowieściach. Także takie miejsca, takie sytuacje mocno zmieniają. Z Politechniką Opolską współpracuję już od ponad roku. Brałem udział w tworzeniu nowego kierunku, jakim jest sport i bezpieczeństwo. Aktualnie prowadzę z obecnymi studentami na tym kierunku zajęcia w różnych tematach. Dzisiaj spotkałem się tutaj z młodymi ludźmi, aby przekazać im cenne informacje, ale także to wszystko, co przeżyłem w ciągu 20 lat swojej służby, swoje własne doświadczenia. Głównym takim clue przekazu było to, że nikt nie rodzi się komandosem, komandosem się staje, więc to, co oni zaczną robić w tym kierunku, aby osiągnąć swój cel, swój wymarzony cel, to praktycznie od teraz się ich czas zaczyna. Ile od siebie dadzą, ile od siebie włożą tego zaangażowania, takie to efekty przyniesie. Jeśli dadzą się z siebie 100%, to osiągną to, czego chcą. Naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Myślę, że warto dowiedzieć się takich rzeczy od człowieka, który naprawdę przeżył. Przeżył te wszystkie chwile i naprawdę myślę, że daje to do myślenia, jak niektórzy ludzie mają ciężko w życiu i jak mamy za dobrze czasami. Zdecydowanie oceniam to na plus. Zawsze jest pomocne według mnie takie spotkanie z osobami, które na co dzień jakby pracują w służbach specjalnych. Tym bardziej, że interesowałem się tym tematem i wiem, z czym to się wiąże. Taka tematyka jest też interesująca i powinna być interesująca dla osób, które boją się spróbować jakichś rzeczy. Według mnie zawsze warto próbować, no i po prostu takie spotkanie dodatkowo motywuje osoby do działania. Dowiedziałem się też, jak wyglądają struktury tutaj komandosów w Lublińcu. Zawsze jednak te informacje na temat jednostek specjalnych są ograniczone dla ludzi, ponieważ no, to jest jednak taka tajemnica krajowa, no i nie wolno wynosić dużo rzeczy na światło dzienne. Jednak wydaje mi się, że pan komandos pokazał na tyle dużo, że ja jestem z tego spotkania zadowolony i wyniosłem wszystko, czego chciałem.